będzie troszeczkę o kąpielach. Mam nadzieję, że Wam ten filmik przypadnie do gustu. Stwierdziłam, że w tym roku zrobię taką serię jesienną i jeżeli Wam się ten filmik spodoba, to na pewno pojawi się kolejny z tej serii. Nie zdradzę Wam na razie tematów, ale dzisiaj sobie porozmawiamy o kąpielach, tak jak już powiedziałam. No i co? Zaczynamy! Wydaje mi się, że większość dziewczyn, jak i facetów lubi kąpiele i to nie takie zwykłe kąpiele, ale bardziej aromatyczne, relaksujące, z jakimiś fajnymi kosmetykami czy też gadżetami. I dzisiaj postaram Wam się pokazać wszystkie kosmetyki, które mam przeznaczone stricte do kąpieli. Oczywiście czas kąpieli u mnie to jest okres jesienno-zimowy. Raczej w lecie, jak i na wiosnę nie biorę kąpieli, chyba że to jest naprawdę bardzo, bardzo zimny dzień. To wtedy mi się zdarza, ale naprawdę jest to rzadko. A głównie kąpiele biorę, tak jak już powiedziałam, w jesieni i w zimie. A nawet bym powiedziała, że bardziej w jesieni, dlatego że w jesieni bardziej marznę. Wiem, że to jest dziwne, bo zima jest chłodniejszą porą roku, ale w zimie też się cieplej ubieramy. Szaliki, czapki, rękawiczki, ciepłe kurtki, ciepłe buty, a w jesieni to jest jeszcze takie, no, niezbytnio ciepłe ubieranie się, więc wtedy rzeczywiście zdarza mi się przemarznąć i tak też było już w tym roku. Parę dni miałam takich, że byłam bardzo przemarznięta, więc wtedy jedyną pomocą jest kąpiel, bo żadne koce, kołdry, ciepłe, takie rozgrzewające elektryczne koce czy też poduszki nic nie pomagają, żadna ciepła herbata, nic. Jedynym ratunkiem, jedyną pomocą jest tutaj kąpiel. U mnie kąpiel wygląda tak, że biorę ją maksymalnie 20 minut. Raz chyba mi się zdarzyło, że brałam ją około 45 minut, ale wtedy oglądałam jakiś serial. I właśnie tutaj chciałam Wam wspomnieć też o tym, że podczas kąpieli możemy sobie oglądać jakieś seriale, możemy oglądać YouTube'a, możemy sobie czytać książki, jakieś gazety, słuchać muzyki. Więc naprawdę możemy dużo rzeczy robić podczas kąpieli, bo u mnie, jeżeli bym miała tylko tak sobie po prostu leżeć w wannie, jest po prostu to nudne i męczące. Więc przeważnie staram się też brać ze sobą jakąś książkę, czy też jakąś gazetę. Kolejną sprawą, którą możemy robić podczas kąpieli, jest to nałożenie sobie maseczki. Naprawdę kąpiel jest to super moment do robienia sobie maseczek, do nakładania sobie maseczek na twarz, szyję, dekolt, ponieważ wtedy mamy rozszerzone pory i ta maseczka działa mocniej, dogłębniej i te efekty oczywiście są lepsze niż przy nałożeniu maseczki tak przez dzień po prostu, kiedy chodzimy sobie po mieszkaniu. Więc to też jest dobry moment do tego. To jest też również dobry moment do robienia sobie peelingów. Nie wiem jak Wy, ale ja pod prysznicem, gdy stoję, po prostu jest mi niewygodnie robić sobie peeling całego ciała, bo wiemy, że wtedy trzeba dokładnie sobie masować każdą część naszego ciała, żeby ten peeling zadziałał. A podczas kąpieli, gdy sobie leżymy czy też siedzimy, jest to o wiele wygodniejsze. Jeżeli chodzi o peelingi, to mam tutaj taki peeling z Oriflame, który teraz stoi u mnie pod prysznicem, więc głównie jego używam. Przepięknie pachnie. On jest na bazie chyba soli morskiej albo jakiegoś cukru trzcinowego z dodatkami olejków. Tych olejków jest naprawdę tutaj mnóstwo. I jeszcze ma takie drobinki zmielonych pestek czegoś, ale już nie pamiętam dokładnie czego. W każdym razie jest naprawdę złożony z dużych ilości naturalnych produktów, składników. Więc bardzo Wam go polecam. Drugim peelingiem, jaki mam, jest to peeling z Body Boom. Peeling kawowy, ja mam o zapachu cynamonu. Możecie je dostać w zasadzie w internecie, to chyba wszędzie. Ale też możecie je stacjonarnie dostać w drogerii Pigment. Ja też je tam widziałam. One są dosyć drogie, więc nie wiem, czy warto sobie kupować produkt, który możemy samemu zrobić. Bo to jest głównie kawa i jakiś dodatek, na przykład tutaj mam dodatek cynamonu. Możemy też dodać sobie jakąś sól morską, czy cukier trzcinowy, jakiś olejek i tak naprawdę mamy swój peeling taki domowy. Kiedyś bawiłam się w to, ale teraz już mi się po prostu nie chce, tym bardziej, że mam jakieś inne kosmetyki, więc staram się je dozużywać, więc to jest mój drugi peeling. I trzeci peeling, który mam, jest to peeling z Lila Mai, peeling algowy do ciała. I to jest organiczny peeling wegański, 100% wegański, ekologiczny, coś tam. W każdym razie naprawdę jest dosyć naturalny, ponieważ niezbyt przyjemnie pachnie, no i nie zachęca mnie do używania tego peelingu, ale wiem, że no jest naturalny, więc na pewno jest dobry. No i czeka sobie na swoją chwilę w moim życiu. I jeszcze mam jeden peeling, Golden Sweet Peeling z Vedara. Ja go trzymam w woreczku, ponieważ wylewa mi się olejek, który tam jest, bo to pudełko jest po prostu zniekształcone i zakrętka nie trzyma tak dobrze.
ale z tego co wiem, naprawdę też przecudownie pachnie i jest 100% naturalny. Tak, naturalny produkt, bez parabenów, ma mineralne olejki i nie testowane na zwierzątkach, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, to mam też taki feeling. I teraz przechodzimy do takich głównych jakby kosmetyków podczas kąpieli i są to oczywiście płyny do kąpieli. Żaden żel pod prysznic nie dostąpi nam płynu do kąpieli. To są w ogóle dwie różne bajki, dwa różne światy. Jeżeli chodzi o płyny, ja mam dwa. Jeden z nich jest to z firmy Apart o zapachu aronii i jeżyny. Przepiękny, przecudowny zapach, który dodatkowo unosi się podczas kąpieli, więc to jest naprawdę duży plus, bo rzadko który płyn do kąpieli by pachniał podczas kąpieli po prostu. Daje super dużą, kolorową pianę, znaczy kolorową, niebieską pianę i dodatkowo też barwi troszeczkę nam wodę, więc wydaje mi się, że to jest dodatkowy plus dla tego płynu do kąpieli. Nie wysusza mi skóry, nie zauważyłam tego efektu wysuszenia skóry po wyjściu z kąpieli z użyciem tego płynu. Ma dodatkowo tutaj jeszcze jakieś witaminy i jest dosyć tani i wydajny, powiem Wam, że nie trzeba go dużo dodać do wody, żeby ta piana była duża, żeby pachniał, więc naprawdę polecam Wam ten płyn. I drugi płyn, który mam, jest to płyn z Biedronki, Viviuty, czekoladowy croissant, ale powiem Wam, że nie jestem z niego aż tak dobrze zadowolona jak z tamtego, ponieważ nie robi tak super dużej piany, nie pachnie podczas kąpieli, w pojemniku, w opakowaniu pachnie przecudownie, ale no niestety podczas kąpieli się ten zapach nie wydziela, nie unosi i go nie czuć po prostu. Nie robi piany, tak jak już powiedziałam, a ja wymagam przede wszystkim od płynu do kąpieli, żeby po prostu robił tą pianę, dużą pianę. Drugim kosmetykiem, który gra główną rolę podczas kąpieli u mnie, jest to sól do kąpieli. Ja mam wersję tutaj algi i minerały z firmy Bingo Spa. Jak widzicie, już jej zużyłam dosyć dużo, ale nie oszczędzam jej podczas kąpieli, czyli naprawdę wsypuję jej dużo do wody. Pachnie przecudownie, jak po prostu sól do kąpieli i rzeczywiście ten zapach też jest wyczuwalny podczas kąpieli. Przepięknie barwi wodę. Mam wrażenie, jakbym wchodziła do wody, która jest zabarwiona jakimiś chemicznymi substancjami, ale to jest wszystko sprawa tej soli, więc naprawdę Wam ją polecam. Ale jeżeli nie chcecie sobie kupować takiego jednego dużego opakowania i używać cały czas tej samej soli, to jest dla Was inne rozwiązanie. I to jest rozwiązanie takich saszetek z Isany, które są dostępne oczywiście w Rossmanie. One kosztują w granicach chyba 3-4 zł, więc myślę, że warto sobie wypróbować. Ja jeszcze nie używałam ich, bo chcę dokończyć tamtą. Ale naprawdę to jest fajna opcja, jeżeli chcemy sobie wypróbować różne zapachy, różne może funkcje też soli. Takie saszetki, fajna sprawa. I mam jeszcze jeden produkt sypki, którego używam, gdy sobie nie zapomnę. Jest to francuska glinka zielona. Głównie glinki kojarzą nam się z maseczkami do rozrabiania do maseczek, ale przeczytałam gdzieś, że glinki też się nadają do kąpieli. Nie powiem Wam teraz, jakie funkcje mają glinki w kąpieli, ale wiem, że dosyć dużo takich pozytywnych funkcji miały. Ja mam tutaj zieloną glinkę, no niezbytnio ładnie wygląda i też niezbytnio ładnie wygląda w kąpieli. I ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o kąpiele, są to olejki. U mnie nie może zabraknąć olejku przy każdej kąpieli, staram się naprawdę ich dosyć dużo wlewać do wody. One sprawiają, że ta skóra po wyjściu z wody jest naprawdę nawilżona i ten olejek nie jest tak jakby wtarty w skórę, tylko po prostu on już jest wsiąknięty w tą skórę, więc to jest troszkę inne działanie, znaczy inne działanie, inny sposób dotarcia do skóry olejku niż podczas wycierania. I mam trzy olejki, tak jak widzieliście. Jeden to jest olejek z tej serii, co mam też peeling do ciała z Oriflame. I dwa mam z firmy Mokosz. Jeden jest to 100% olej lniany, który niezbyt przyjemnie pachnie, ale podczas kąpieli te zapachy tych olejków są w ogóle niewyczuwalne. Niezbyt przyjemnie, naprawdę. I drugi mam z serii świątecznej, Świąteczna Kraina Przyjemności, pomarańcz i cynamon. I ten już przyjemniej pachnie, ale to też nie jest jakiś super zadowalający zapach. Ale tak jak mówię, te olejki nie są wyczuwalne, w sensie zapach nie jest wyczuwalny podczas kąpieli, więc myślę, że warto sobie dodać taki olejek i ta kąpiel jest na pewno też przyjemniejsza, jak ze sprawą każdego kosmetyku, który tutaj
pokazałam, o którym Wam wspomniałam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Koniecznie napiszcie mi na dole, czy Wy bierzecie często kąpiele. Jeżeli tak, to jakich kosmetyków używacie? Czy są to kosmetyki, które Wam tutaj pokazałam? Czy to jeszcze jest w ogóle coś innego? Z chęcią poczytam i na pewno skorzystam. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten filmik. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, będę wiedzieć, czy nagrywać kolejne odcinki z serii jesiennej. Żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, buziaki, pa, pa.